pracę, które znajdują się w salach wysadzonych. Ale jeszcze będzie taniec góralski, nie? Kto tam się uczy do tańca? Kto? Ten stary uczy. Ten stary uczy. No już. Świąteczne, dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności w nowym roku dla tej posługi, dla księdza kardynała i dla całego Kościoła Krakowskiego od naszej wspólnoty z Rogoźnika i Nowotarskiej gminy. Szczęść Boże. Wszystkim obecnym, że mamy nowych wójtów. Jednego. No, obecnie jest jeden. Krótko mówił, bardzo krótko pomyślałem sobie, skończył się propaganda wyborcza. Przecież wszystko kosztuje. Także idę w każdym razie. Pamiętając o poprzedniku, myślę, że nie było to łatwe. Najlepsze życzenia, oczywiście wójtowi Nowotarskiemu. Ponawiam, tak jak powiedział mój wójtowi Stokary. Nie tylko wam, ale waszym wspólnotom, co mam powiedzieć. Cieszę się z obecności szkół. Zboru już jestem raz, przybywają, ale z szafrat to nie. No ja wiem o tym, ale szafladek jest szkoła. Jest szkoła z Rogoźnika, nie ma Zwycięża. Nie ma Zwycięża. Się tu nie mieści. Tak, stokarki są. Skąd jeszcze? Chyba tym wszystkim. Młodzież, dzieci bardzo zdolne. Śpiewają. Piękna muzyka z Rogoźnika. Rzeczywiście, kto to prowadzi, panie dyrektor? Ania, pokaż się. Ania Dądek i Karolica. Naprawdę, wspaniała muzyka, wspaniała grupa.
Dziękujemy za talent wspaniały. No za, przede wszystkim za wasz strój, za to, że podtrzymujecie zwyczaje, tradycje, to jest bardzo ważne. Historia się toczy, były wojny, były zabory, a pieśń kolenda została. I to nas łączy poprzez wieki. Niech nas tak łączy, a to, że się dzisiaj przybyli z kolendą do tego domu, wyjątkowego domu, na pewno już ksiądz dyrektor nam o tym powiedział, to ożywiliście trochę Kraków, chcieliście trochę radości i to jest najlepsze nasze przygotowanie do świąt Bożego Narodzenia. Właściwie od tych sopek to już przyjęto Boże Narodzenie. Zachować wam. I tu pokazujecie wasze talenty. Zobaczymy potem. Na pewno dzieci tylko tam talent słowny, muzyczny, ale także i manualny umiał robić, wytwarzać. Ojciec Święty Jan Paweł II bardzo zawsze podziwiał talent ludzi z Podhala, z gór, z Tokami wtedy nie przychodzi. W każdym razie pozdrawiam bardzo serdecznie Tokarnię, bo w tej chwili ksiądz proboszcz jest poważnie chory w szpitalu, więc stąd również go pozdrawiamy. Mógł zabrać najlepsze życzenia wszystkim zebranym, a poprzez was waszym szkołom, waszym wspólnotom, parafią reprezentowanym tutaj przez dziekana ze Szaflar, także i proboszcza Goźnika, co jeszcze inni księża. Nie pozdrawiam naszych tutaj krakowskich polityków. Wszystkie wyzobaczyć, też uczestniczyć. Niech Pan wszystkim błogosławi. Dużo radości. O śniegu można zobaczyć tylko w telewizji. A tak to nie ma. Wydaje się, śnieg, mamy nadzieję, że będzie, że trochę pojedziecie na... Kto z was umie jeździć na latach? Reka do góry. A więc... Podnieś rękę, Boże Dziecię, błogosław Ojczyznę miłą. Dobry rada, dobry myślę, zbieraj jej siłę złości. Błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn Święty. Amen. Idziecie na pasterkę? Tak. O której godzinie jest pasterka? O 12. O 12. Moszko? Chłopcy, Moszko na... Moszko? Bardzo prosimy o chwilę ciszy, bardzo prosimy cichutko. Eminencjo, księże kardynale. Rolę z Rogoźnika do Krakowa przyjechali, sobie jego eminencji z życzenia składali. Na to Boże Narodzenie i narodzeń nowy. Szczęście odzyskamy, bądźcie to nam zdrowy. Kochany nasz księże kardynale, jeżeli jeszcze można, można jedno słówko. Ksiądz kardynał za bardzo zajęty karmieniem.
życzenia chciałem powiedzieć, że ten chłopczyk, który tak świarnie tańczył, to on ma na imię Karol. I on nie wiem, czy to nie jest jakaś wróżba. Jeżeli przy tym Bożym Narodzeniu o takiej wróżbie możemy powiedzieć. Drogi nasz księże kardynale, została mi tutaj powierzona jak zaszczytna rola przekazania życzeń w imieniu parafian rogoźnickich, w imieniu gminy nowotarskiej, chociaż wójt tu już przekazał życzenia, oczywiście wszystkich góroli. Wszystkich góroli i chcę go zapewnić, że te bajty, co go dają w telewizji, za nim ma krzyża na Giewoncie, to nieprawda. On tam stoi i tak długo będzie stał, póki my będziemy. Bo pytam się tego rycerza, co on tam się zdzymnął, nie? Czy ten krzyż będzie stał, czy on się musi obudzić. On go za na niego nie jest, nie czas, bo my jesteśmy. Także on tam jest, że śpi spokojnie, nie budzi się i krzyż trwa na Giewoncie. Drogi księże kardynale, przyjeżdżamy tutaj dzisiaj, żeby wspólnie kolędować, pełni radości. Pełni radości w naszych sercach, no bo jakże możemy nie być pełni radości, jak przecież głosimy wielką radość, że narodziła się oczekiwana tyle tysięcy lat obietnica odkupienia świata. Księże kardynale, mówimy, że jest to taki czas, który napełnia nas spokojem, miłością, tylko czy tak naprawdę jest, czy my potrafimy się, jak ci pasterze w środku nocy wybudzenie iść, aby oddać pokłon Panu, czy my potrafimy się wybudzić z tego jazgotu dnia codziennego i okazać tą miłość, pozwolić się narodzić Chrystusowi w naszych sercach? Czy my potrafimy usłyszeć ten dzwon? I nie mówię tu o tym dzwonie niebieskim, który wieści nam, że narodził się Zbawiciel, ale mówię o tym zwykłym dzwonku przy drzwiach, w którym wieczór wigilijny wpaczony jest tak w wiele oczu i nasłuchuje tak wiele oczu. Po co? Po to tylko, żeby usłyszeć ten dźwięk, bo jest to znak, że z drugiej strony drzwi stoi ktoś, kto pamięta o tych ludziach samotnych, o tych ludziach potrzebujących, a oni wiedzą, że są wtedy potrzebni. Drogi księże kardynale, kiedy rozkładamy obróz na stole wigilijnym, miejmy świadomość, że ten stół staje się ołtarzem, naszym rodzinnym ołtarzem miłości w Chrystusie. Kiedy łamiemy opłatek, to miejmy świadomość tego, że nie podtrzymujemy tylko tradycji, ale mówimy, że to jest chleb. Ostatni kawałek chleba i do tej osoby, która stoi naprzeciwko nas, mówimy, to jest ostatni kawałek, ale ja Cię kocham i chcę Cię kochać i ten kawałek Ci oddaję. W momencie, kiedy zapalamy świecę na stole wigilijnym, to nie myślimy tylko o tym, żeby było jaśniej, ale mówimy, że jest to przesłanie. Przesłanie na cały świat, do całej naszej chrześcijańskiej rodziny. To jest światło, które w tym dniu nas jednoczy, nas wszystkich chrześcijan. Jednocześnie jest to znak, że pamiętamy o tych, którzy kiedy my zasiadamy przy stole, oni pewnie walczą o życie. O życie tylko dlatego, że mówią, że kochają Boga, że wierzą w Boga i że wierzą w to, że człowiek jest dobry. Oni za to poświęcają życie. To dzieje się w zasadzie na całym świecie, ale w tej chwili to chyba najbardziej w tak zwanych państwach islamskich. Niechże to przesłanie, ta iskierka tego świata będzie to, że my wołamy i będziemy wołać do świata, że tych naszych braci będziemy bronić. Drogi księże kardynale, za dużo pełno refleksji, ale na koniec te życzenia, takie płynące prosto serce. Niech ten Kościół nasz, Kościół, a szczególnie Kościół krakowski, na którego stoi szczele, żeby był zawsze mocny i nieugięty. Z tej ziemi wyrosły wielkie postacie, o których zawsze będziemy pamiętać. I niechże przez Twoją modlitwę, przez to Twoje dzieło czynienia, ten Kościół będzie mocny i będzie się umacniał na chwałę Boga. Szczęść Boże! Widać, że na Podhardo tylko piękny ślimak był Maryjski. Martin jeszcze będzie mowa. Krótka. Bo ta mowa wystarczyłaby przez za homilię kazanie na pasterkę. Bóg zapłać, ale nie wiem, czy są wolne etaty. Są wolne etaty, no. Nie, zamianowaliśmy już kanonika teraz. Nie ma już w stanie miejsca.